Ja do wszystkiego, co robię, podchodzę z pasją. Gdybym nie miał pasji w tym, co robię, to bym oczywiście nie robił tego tak energetyzująco. Ja to robię z energią przede wszystkim za siebie, bo gdybym przestał tak robić, to bym w ogóle stracił do tego zainteresowanie. Jak ciągle się napędzam, to zainteresowanie rośnie i dzięki temu no, mogę zapewne pracować długo, bo nie da się pracować 12 czy 13 godzin na dobę, jeśli nie wiąże się to z jakąś wielką pasją i zainteresowaniem. To na pewno wymaga naszych ciągłych kontaktów, bo ten internet trochę nas oddziela od siebie. My przestajemy widywać, kontaktować się osobiście, zwłaszcza ci młodzi ludzie. A kontakty osobiste, no, spojrzeć sobie w oczy, zobaczyć czyjś uśmiech, podać rękę przy powitaniu, to ma zupełnie inną wartość niż mimo wszystko te zawołanie w internecie. Ja rozumiem, to jest nowoczesność i absolutnie tego nie neguję, trzeba to robić, tylko myślę, że młodzi ludzie za bardzo się w tym pogrążyli i zapewne nie doceniają wartości osobistych kontaktów. A więc do tego bym zachęcał, wtedy się zrodzi nowy wielki pomysł dla Polski, dla Europy i taka idea, dla której warto będzie żyć milionom Polaków, setkom milionów Europejczyków.